Lewa ręka do góry i lewa noga również do góry i trzymamy balans. Dzień dobry, witam serdecznie na kolejnym Strong Poniedziałku. Dzisiaj kilka ćwiczeń na stojąco, a potem przejdziemy do pozycji siedzących i leżących. Zapraszam. Wszystkie ćwiczenia wykonujemy delikatnie, z poszanowaniem swojego ciała, słuchając swojego organizmu, nic na siłę, wszystko w granicach dzisiejszego zakresu ruchu. Zaczynamy. Wymachy ramionami do przodu i odkręcamy do tyłu. Stajemy w delikatnym rozkroku, ręce do boków naszego ciała, odkręcamy prawą dłoń do góry i przechylamy się. Prawa ręka dłonią do góry, patrzymy na nią i obracamy lewą i głowa w lewo. Prawa dłoń do góry, lewa. I spokojnie pracujemy. Mogą troszkę boleć ramiona, ale tak ma być. Delikatnie schodzimy do pozycji wyjściowej. Przechodzimy do ćwiczenia numer 2. Uginamy ręce w łokciach, wdech, otwieramy klatkę piersiową, wydech, zamykamy. Wdech i wydech. I jeszcze raz wdech i wdech. Przechodzimy rękoma do ugięcia w łokciach. Wdech do góry, wydech na dół. Wdech i wydech, wdech i wydech. Teraz delikatnie będziemy opuszczać same przedramiona do dołu. Hop i do góry. Hop i do góry. I zamykamy i kończymy ćwiczenia z ramionami. Przechodzimy do ćwiczeń, które mają poprawić naszą równowagę, balans. Więc stajemy w delikatnym rozkroku i z wdechem unosimy prawą rękę i lewą nogę ugięcią w kolano. I odkładamy z wdechem. I lewa ręka, prawa noga. I wdech. I wchop. I wchop. Wdech. Wydech. I ostatnie podwyżenie na lewą nogę i na prawą. I kończymy balans. Z wdechem stajemy na palcach i z wydechem odkładamy się na tył. Wdech i wdech. Wdech i wdech. Jeżeli któreś z ćwiczeń sprawiło Państwu trudność, można podeprzeć się o ścianę. To nie jest żaden wstyd. Można spokojnie ćwiczyć te ćwiczenia, podtrzymując się o ścianę. Przechodzimy do siedzenia. Odstawiamy nogi w takiej odległości, w której nam jest wygodnie. Podpieramy się delikatnie rękoma z tyłu i delikatnie przechylamy nogi w jedną stronę. Nie ciągniemy absolutnie do ziemi. Wydech i wdech w drugą stronę. I pracujemy po 3 razy na każdą stronę. Wdech, wydech, wdech, wydech. I ostatnie powtórzenie. I zostawiamy. Delikatnie, jeżeli ktoś ma ochotę, może oprzeć głowę na kolanach. Przechodzimy do siadu na piętach. Z siadu na piętach do plęku podpartego. I teraz z wdechem wysuwamy prawą nogę do tyłu i z wydechem przyciągamy ją z powrotem i odkładamy kulę. Wdech i wydech. Wdech i wydech. I jeszcze ostatnie na lewą nogę. I teraz do prawej nogi wyciągniętej do tyłu dokładamy lewą rękę, czyli robimy hop i odkładamy. Prawa ręka, lewa noga, odkładamy. Prawa noga, lewa ręka, odkładamy. I ostatnie powtórzenie, odkładamy. Jeżeli ktoś ma ochotę zrobić całkowitą pozycję, prawa ręka do góry i lewa noga również do góry i trzymamy balans. I odkładamy. I na drugą stronę, lewa, prawa. I odkładamy. Przechodzimy do siadu na piętach i robimy tak zwaną pozycję dziecka, czyli paluchy złączone, kolana delikatnie rozchylone i przechodzimy dłoni do przodu. Jeżeli możemy, odkładamy głowę na matę. I spokojnie oddychamy w tej pozycji.
Kolejnym wdechem przyciągamy dłonie na wysokość kolan i delikatnie kręg po kręgu podnosimy się, na końcu wstaje głowa. Mam nadzieję, że ten parę ćwiczeń spodobało się Państwu i spotkamy się na macie. Pamiętajcie Państwo, aby ćwiczenia wykonywać powoli, z poszanowaniem swojego ciała i w zakresie ruchu. Na dzień dobry, po 3 powtórzenia na każdą stronę, potem można zwiększać. Dziękuję i do zobaczenia.